Dzień dobry, witam Was serdecznie, kochani, na kanale Iwi Tarot. Tym razem mam przyjemność gościć osoby spod znaku byka. Cześć, Iwi się kłania. To jak wyglądam, to już widzicie na zdjęciu, więc nie będę się pokazywać. Żartuję, może kiedyś. W każdym razie, to czytanko jest na miesiąc kwiecień 2022. Stali bywalcy już wiedzą, że tutaj ten rozkład jest zupełnie inny i rzeczywiście tak jest. Chciałabym, byście potem pod filmem w komentarzach napisali, czy ten rozkład Wam się podoba, czy może wrócić do poprzedniego. Tak? A w ramach podziękowania za subskrypcję niebawem niektóre nagrania będą dostępne także te w wersjach rozszerzonych wyłącznie dla subskrybentów. Te standardowe pozostaną ogólnie dostępne, ale bez wszelkich dodatków czy rozszerzeń. Czyli w takiej formie, jakiej widzicie tutaj, to wszyscy będą widzieć. Ci, co subskrybują i ci, co nie subskrybują. A takie właśnie czytanko, które jest dopowiadane innymi kartami, karty rady i tak dalej, no nie wiem, co mi po drodze przyjdzie do głowy, będzie dał widzieć tylko osoby, które subskrybują mój kanał. I myślę, że taka forma jest w porządku. No dobrze, to może zaczynamy. Kochani, ja tutaj widzę, że w tej dziewiątce, dziewiątka mieczy tutaj jest, to jest energia wasza na miesiąc kwiecień 2022, więc dziewiątka mieczy mówi o tym, że nie możesz spać, te noce masz niespokojne, pełne strachu, pełne jakby cierpienia, rozpamiętywania czegoś, co się nie udało w poprzednich miesiącach. Może poczucie winy, może to jest depresja, rozpacz za kimś, tęsknota może. To są takie czarne myśli. Może też myślisz nad jakąś złą wiadomością. Dowiedziałaś się, no co, po prostu spędza ci sen z oczu. I nie potrafisz się z czymś tam pogodzić, formujesz sobie jeszcze na przyszłość czarne myśli. Wydaje ci się, że będzie już tylko gorzej. Że, no, może chodzi o pracę, może chodzi o związek, nie mam pojęcia. Ty musisz wiedzieć, o co tak naprawdę pytasz, w jakiej tkwisz sytuacji, w jakiej jesteś, tak? Więc jaki będzie dla Ciebie dany miesiąc? No, ciężki, ciężki. Właściwie to zależy od Ciebie. Ta karta właśnie, ta dziewiątka mieczy, tak, mieczy, również mówi, nawet doradza, ja Wam to powiem, żeby nie kreować sobie tych właśnie wszystkiego tego złego, co Was tam męczy. To, co w Tobie siedzi. Bo to jest tylko w Twojej głowie. W Twojej i tylko i wyłącznie Twojej głowie. Jeśli przestaniesz skupiać się na czarnych myślach, to uda Ci się dostrzec, że wcale nie jest tak źle, jak się wydawało. No a wszystkie obowiązki, które na siebie wziąłeś czy wzięłaś, da się pogodzić. Jeśli tylko się postarasz, to uda Ci się rozproszyć czarne myśli, które nad Tobą ciążą, jak te ciężkie miecze nad głową. Dokładnie tak. I naprawdę pamiętajcie, że po chmurach następuje słońce. Nie jest ciągle źle. To jest tak jak z tym kołem fortuny, co wiecie, raz na górze, raz na wozie, raz pod wozem. W ten sposób bym chciała powiedzieć. Może Ci się wydaje, że to, co się dzieje w Twoim życiu, to już pewnie lepiej nie będzie. I tak się nakręcasz, że tutaj właśnie
I zobacz, jak ty wyglądasz tutaj. Leżysz dobity, ubity czy ubita i właściwie nie chce ci się już walczyć o nic. Może o tą miłość, może o pierwszą miłość, może o pracę, może o wyjazd, może o mieszkanie. Słuchajcie, cokolwiek nie siedzi w twojej głowie, ty będziesz jakby wykończony tym, co ci do tej pory nie wychodziło. Tutaj widzę zmęczenie, tutaj myślę, że ważna jest medytacja też, to, żeby uleczyć swoje wnętrze i ty być może będziesz w tym miesiącu to robił, czy robiła. Czy spełnią się zamierzenia na ten czas kwietnia? No nie wiem, z takim podejściem, ja tu widzę człowieka wykończonego, zmęczonego swoimi obowiązkami, który już nie ma siły na walkę o swoje. Widzę taką osobę, więc i będziemy dopowiadać wszystkie te karty. Na ten moment to mam wrażenie, że wciąż będziesz, no nie wierzysz w to, że coś się uda. A co cię ucieszy? No niemożliwe. Nie będzie coś takiego. Co cię ucieszy? Ucieszy cię to... No dobra, zacznijmy od tego, co ta karta znaczy. Znowu myślisz. To są znowu te myśli, rozterki. To jest karta straty, ale co cię ucieszy? Że ty odejdziesz od takiego myślenia. Zaczniesz myśleć pozytywnie, przestaniesz rozdrabniać wszystko na dwoje, dopowiadać sobie różne historie, będziesz się czuć może winien czy winna jakiejś tam sytuacji, ale wydarzy się coś, co zmieni twoje nastawienie. Zobaczymy potem, o co tutaj chodzi, dobrze? Więc co cię ucieszy, to, że mnie zaczyna, że ty podniesiesz tą głowę, nie będziesz myślał na tym, co straciłeś czy straciłaś, tylko pójdziesz do przodu. Ja to tak widzę. Mam nadzieję, że tak będzie. Co cię zasmuci? No, tutaj możesz myśleć nad jakimiś sprawami urzędowymi. Może cię coś zasmucić, może przyjdzie coś z sądu do ciebie, może od komornika. Będziesz myśleć nad jakimiś sytuacjami. Jeżeli się rozwodziłeś, to ta rozprawa, dajmy na to, nie przyszła. No, wynik tej rozprawy nie będzie taki, jak ty byś chciał czy chciała. To są różnego rodzaju sprawy urzędowe. Tutaj sobie również dopowiemy, o co tak naprawdę chodzi. Co dalej? No, na co będziesz musiał, czy będziesz musiała zwrócić uwagę? Tutaj mamy czwórkę buław. Na co zwrócić uwagę? Czy rzeczywiście to twoje życie jest takie stabilne i bezpieczne? Czy te wysiłki z przeszłości rzeczywiście dają takie efekty, jakich się spodziewałeś, czy spodziewałaś? Czy to rzeczywiście będzie dobry czas dla was na realizację swoich marzeń i planów? Będziesz musiał nad tym, czy będziesz musiała pomyśleć. A co ze zdrowiem? No ja tutaj, zobaczcie, tutaj jest trójka mieczy. Trójka mieczy mówi o chorobach serca. Czyli, no nie wiem, może kłuje cię coś w klatce piersiowej. Może źle ci się oddycha. Również ta karta mówi o problemach z cerą wrażliwą. Lub nadwrażliwą skórą. Również jakieś choroby wirusowe. Gdzie możesz się łatwo zarazić, więc musisz uważać naprawdę.
trójki to są zawsze jakaś nierównowaga. Także niedobór może być lub nadmiar czegoś. Może nawet witamin. Więc słuchajcie, nie każdy będzie chory na serce, nie każdy będzie miał, dajmy na to, zatkane żyły czy ból głowy. No, każdy z Was jest inny. Zwracajcie na takie rzeczy uwagę, po prostu. No dobrze, a co... jak się będziesz czuł w tym kwietniu, psychika, jak to wszystko zniesie. No, 10 denarów, słuchajcie, to jest piękna karta. Ona mówi, byście doceniali to, co macie wokół siebie. I ty zaczniesz to robić. Mam takie wrażenie. Tu jest przyciąganie dobrych myśli. Więc tak jakbyś się obudził z tego letargu, mam wrażenie. Będziesz na pewno próbować. Tutaj ta dziesiątka właśnie o tym mówi, że no nie chcesz tych dołów, nie chcesz myśleć w zły sposób. Ty się jakby obudzisz od tego, z tego letargu. Mam nadzieję, że tak będzie. No ale co tutaj w miłości u ciebie, byku? W miłości no, mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy to jest... Jeżeli jesteś w związku, to brakuje w nim płomienia. I warto by go wzniecić, tak? Mówi o oziębieniu właśnie w związku. U kogoś znowu może pokazywać ta karta, że nagle przyjdzie, jak to powiedzieć, no młody człowiek stanie na twojej drodze. On pojawi się nagle. Nie wiadomo skąd. Tylko może zawrócić ci w głowie i odejść, więc uważaj. To sobie też będziemy dopowiadać. No i praca nam została. No tutaj widzę osobę, która myśli o całkiem, o zmianie kierunku. Zmianie kierunku niż do tej pory był, tkwił. Czyli jeżeli jesteś uczniem, to inna szkoła. Jeżeli jesteś, pracujesz gdziekolwiek, cokolwiek robisz, ja już nie będę wymieniać żadnych tam zawodów, niczego, bo się sama pogubię. Chodzi o fakt, że pójdziesz nową drogą i dajmy na to, zostawisz to, co na zawsze, bo to, co nie służy. Gdzie się może kłóciłeś w pracy, gdzie być może zostałeś oszukany czy oszukana, to wszystko zostawiasz za sobą i idziesz w nowe. Być może zakładasz firmę, bo myślisz, że ty masz lepszy sposób na siebie. Może to jest nawet przeprowadzka w inne miejsce. Tam, gdzie lepiej płacą, więc nowe miejsce pracy i nowe miejsce zamieszkania. Zobaczymy i teraz sobie będziemy dopowiadać, ok? No dobrze. To jaki będzie dla ciebie dany miesiąc? No tutaj widzimy, że to jest odpoczynek u byka w kwietniu 2022. Bo coś w przeszłości po prostu się nie poukładało po jego myśli, po twojej myśli. O co tu chodzi? Tu może chodzić o jakieś propozycje, tu może chodzić jakieś zauroczenie i po prostu no zanim się zaczęło, już się skończyło. To dla jednych. Być może tu jest młoda osoba. Zobaczymy, o co chodzi. No proszę.
Trójka mieczy, czyli rzeczywiście tutaj coś chyba jestem blisko. Tutaj ktoś został zraniony. Sytuacje nie układały się po twojej myśli. Przez to tak myślisz i rozstajesz się z tą osobą. Może być młodszą od ciebie, może nawet nie młodszą, a być taką zupełnie inną niż ty, czyli... No, jak to młody człowiek, troszkę pstro w głowie i może ci to, może nie pasowało, no nie wiem. W każdym razie tutaj widzę, że chodzi o coś takiego. Czy spełnią się zamiary, jakie masz nadzieję, by się jakieś zrealizowały w kwietniu? Dobra, tutaj jest królowa buław. No oczywiście, że tak. Zobacz, możliwe, że to jesteś ty tą królową buław. To jest osoba, która wie, czego pragnie. Podoba się mężczyznom. Wykorzystuje ten swój seksapil. I brnie do przodu po prostu. Nie wiem, o co chodzi. Tutaj wyszedł głupiec. Głupiec mówi, pamiętajcie, to może być różne historie teraz wymienię. Możesz być kobietą, która dowiedziała się, że jest w ciąży i strasznie czuje się z tym źle, zmęczona i się obawia. I to może być ten powód, tego nastroju złego, myślisz, że sobie nie poradzisz. Być może rozstałaś się z tym mężczyzną i okazuje się, że jesteś w ciąży po czasie. Też tak może być, prawda? Inna historia, może to być zupełnie nowa miłość, jesteś tą kobietą, ale mogłaś spotkać kogoś takiego, ma taki light w sobie, cieszy się życiem, masz wrażenie, że to dziecko po prostu i on zupełnie na serio nic nie bierze, lubi bawić się życiem i być może tego tobie brakuje w tym momencie i kogoś takiego spotykasz w kwietniu. Dobra. Co cię ucieszy? Co cię ucieszy? Tu jest równowaga, osiągniesz. Co cię ucieszy? Możesz być zaproszony, czy zaproszona na jakiś ślub, wesele. Możesz się ucieszyć, że wcale tak źle nie jest, że ktoś może wrócić się tobie oświadczyć i stworzyć dom. Tak, to, co mi przyszło właśnie do głowy. Więc to może ci ucieszyć. Dlatego przestajesz myśleć o tych czarnych... Te czarne myśli odchodzą od ciebie i zaczynasz mieć nadzieję na coś lepszego, innego. Co cię zasmuci? O co chodzi z tymi dokumentami? Nie wiem. Jakaś strata materialna. W jakichś problemach będziesz sam, czy będziesz sama. Dotyczyć to może jakiejś umowy, gdzie po prostu okaże się, że była trefna. To może być również u kogoś innego jakiś rozwód, gdzie po czym czujesz się samotny, czy samotna. Więc... to cię zasmuci. Może rzeczywiście nie poszła ta rozprawa tak, jak ty sobie tego życzysz i te straty materialne odczujesz. Dobrze. Na co będziesz musiał, czy będziesz musiała zwrócić uwagę? Tutaj jest... As denarów, on mówi o początku.
Dobra, zobaczymy. Początek jakiś finansowy. Tutaj znowu o tym myślisz. Zwróć uwagę. Będziesz dużo rozmyślać, czy to, czy ta nowa praca, czy to nowe przedsięwzięcie pomoże ci w realizacji, no dajmy na to, remontu domu, czy przeprowadzki. Coś koło domu się tutaj kręci. Zwróć na to uwagę. Zwróć na to uwagę, czy tych pieniędzy ci wystarczy. No a co ze zdrowiem? Ze zdrowiem. Tu widzimy właśnie serduszko chore. Śmierć. To nie jest nic złego. Już wam mówię. Śmierć mówi o zakończeniu jakiejś dolegliwości serca. Ta karta nie pokazuje typowych chorób czy problemów z ciałem. W tej karcie powinniśmy zmusić się do refleksji nad dotychczasowym trybem życia. Więc uważajcie po prostu na to, co robicie, bo może się po prostu skończyć coś w szpitalem. Tak bym powiedziała. No dobrze, a co? Co dalej? Jak się będziesz czuć w tym kwietniu? Tutaj już było, że będziesz doceniać nagle wszystko. No proszę. Może się zakochasz i nagle wszystko nabierze barw. Jeżeli jesteś w związku, to może po prostu coś zaczniecie razem realizować. Być może ktoś dostanie spadek, być może znajdziecie coś wartościowego. Widzę tu jakąś niespodziankę. Może ten związek dla ciebie będzie niespodzianką. I wtedy będziesz się czuć bardzo dobrze. No a sprawy uczuciowe, tutaj jak wcześniej powiedziałam, że no, w związkach za bardzo nie iskrzy. No proszę, będzie praca nad związkiem. Praca nad tym, żeby zaczęło się coś dziać więcej. No proszę. Myślę, że wam się uda. Myślę, że będziecie chodzić na spacerki, będziecie miło spędzać ze sobą czas. Być może będziecie robić coś, co do tej pory nie robiliście w związku. I to zacznie odżywać. Dla kogoś jeszcze innego możesz spotkać tą miłość w pracy. Nagle. Bo tutaj widzę, jest as monet, czyli tutaj może być i tutaj nowa praca. Więc słuchajcie, tak mi się coś klaruje, że w pracy możesz poznać tą nową osobę. I tutaj dla was będzie po prostu te pierwsze randki, pierwsze spotkania, te pierwsze podrygi. Słuchajcie, no fajny czas w kwietniu, co niektórych czeka, no ale zobaczymy, co w pracy. Pracy, proszę. Nowe jakby plany. To nowa praca spowoduje to, że będziecie mogli realizować swoje plany. Zobaczcie. Tutaj macie również czwórkę buław. I tutaj wam przyszła czwórka buław. Myślę, że chodzi o tą nową pracę. Będziesz musiał zwrócić uwagę tutaj właśnie w tej pozycji. Myślisz o tym, czy rzeczywiście to, co pójdziesz nową drogą, zmienisz pracę, nie wiem, cokolwiek masz w głowie, rzeczywiście powinieneś to zrobić, bo niszczą się twoje marzenia. No proszę, i odejdziesz od starego, żeby właśnie realizować to, czego pragniesz, i ten kwiecień będzie takim początkiem dla ciebie, byczku, moi drogi. Mam nadzieję, że pomogłam w jakimś stopniu.
Wydawało się, że będzie źle, ale ja tutaj widzę, że kwiecień będzie pełen niespodzianek, bardzo dobrych niespodzianek. Nieważne, w jakiej sytuacji jesteś, czy jest ważne podejście twoje do problemów. Ważne to, jak do nich podchodzisz i potem otwierasz, te chmury się rozwiewają, słuchaj, i wszystko dobre do ciebie przyjdzie. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie w miesiącu kwietniu dla was. Ja już kończę to czytanko. Mam nadzieję, że podobało się wam. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze. Czy zostać przy tym rozkładzie, czy wrócić do poprzedniego. No i oczywiście lajki. Bardzo je lubię. No i odzywajcie się na e-maily, jeżeli chcecie jakiś rozkład na siebie, dla siebie. Jesteś ciekaw czy ciekawa, co cię będzie czekało w najbliższym czasie, to zapraszam. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, pa.